Powołanie Abrahama. Jest to ważny temat, powołanie Boże. Pierwsza Księga Mojżeszowa zajmuje się głównie losami siedmiu mężczyzn, siedmiu mężów. Po pierwsze Abla, po drugie Henocha, po trzecie Noego, po czwarte Abrahama, po piąte Izaaka, po szóste Jakuba i po siódme Józefa. W historii każdego z nich uwypuklona jest jakaś prawda Słowa Bożego. Tak więc w osobie Abla znajdujemy tę jakże ważną podstawową prawdę, fundament, na którym opiera się każda relacja z Bogiem, prawdę o tym, że człowiek może zbliżyć się do Boga jedynie na podstawie przyjętej we wierze zastępczej ofierze przebłagalnej. Henoch odsłania nam szczególny przywilej i nadzieję niebiańskiej rodziny, tak zwane pochwycenie, czyli zabranie do nieba przed nadejściem sądu na 7 lat przed rozpoczęciem Nowego Przymierza, Kościoła. Losy Noego przedstawiają nam prawa rodziny ziemskiej Izraela na odrodzonej ziemi, gdy zacznie się Nowe Przymierze. 7 lat po pochwyceniu, po wielkim ucisku. Każdy z tych mężów przybliża nam jakąś szczególną stronę prawdy, co się z tym wiąże, określoną fazę wiary. Ciekawym jest bliższe rozważenie tego tematu na podstawie 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Gdy porównamy pierwszy wiersz tego rozdziału z przedstawioną przez Stefana w Dziejach Apostolskich 7:2 relacją od 2 do 4 wersetu relacją, poznamy prawdę o bardzo ważnym znaczeniu. Nasz werset mówi: i rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. W Dziejach czytamy: Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, i rzekł do niego: opuść ziemię swoją i rodzinę swoją i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie, a stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. Rezultat zarządzenia Bożego odsłaniają nam wiersze 31 i 32. Rezultat tego zarządzenia Bożego odsłaniają nam wersety 31 i 32 poprzedniego 11 rozdziału: i wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. Gdy porównamy obydwa miejsca ze sobą, zauważymy, że naturalne więzi okazały się dla Abrama przeszkodą w bezwzględnym pójściu za wezwaniem Boga. Pomimo że Bóg nakazał mu udać się do Kanaanu, Abram zatrzymał się w Haranie i zwlekał z kontynuacją podróży, aż w końcu śmierć zerwała ograniczające go powiązania. Dopiero wtedy wyruszył w drogę do miejsca, do którego Bóg chwały zlecił mu się udać. To wydarzenie ma głęboki przekaz. Wpływy natury są przeszkodą w wypełnianiu naszego powołania. Niestety jesteśmy aż nazbyt skłonni, aby
stawiać się niżej niż to wynika z naszego powołania. Dlatego też tak niezbędna jest prostota i szczerość wiary, które unoszą duszę na wyżyny myśli Boga i pozwalają nam przywłaszczyć sobie tajemnice, które On nam objawia. Modlitwa apostoła Pawła w pierwszym rozdziale listu do Efezjan pokazuje nam, że z pomocą Ducha Świętego rozpoznał on dokładnie, z jak poważnymi przeciwnościami i trudnościami zmagać się musi Kościół, chcąc uchwycić się nadziei powołania Bożego i bogactwa chwały, jakie jest udziałem świętych w dziedzictwie. Oczywiste jest, że nie jesteśmy w stanie postępować, jak przystoi na powołanie wasze, jeśli powołania tego nie znamy i nie wiemy, na czym ono polega. Musimy wiedzieć. Musimy wiedzieć, gdzie jest nasz cel, zanim będziemy mogli udać się w kierunku, w którym wzywa nas Bóg. Gdyby Abraham był całkowicie świadomy, że Bóg powołał go do Kanaanu i że tam znajdowało się jego dziedzictwo, nie pozostałby ani chwili dłużej w Haranie. Tak też jest z nami. Gdy Duch Święty podaruje nam klarowne zrozumienie tej cudownej prawdy, że mamy niebiańskie powołanie, że nasza ojczyzna, nasz dział, nasza nadzieja i dziedzictwo są w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, również gromadzenie bogactw nie będzie naszym celem. Niebiańskie powołanie nie jest pustym dogmatem ani nic nieznaczącą teorią. Albo jest absolutną rzeczywistością, albo w ogóle jest niczym. Czy powołanie Abrahama było czystą akcją, którą mógł sprawić, zatrzymując się jednocześnie w Haranie? Nie, ono było Bożą prawdą. Abraham został powołany do Kanaanu i Bóg nie mógł zaaprobować przerwania jego podróży i postoju w Haranie. Jeśli pragniemy uznania ze strony Boga i Jego obecności, musimy pójść z wiarą za Jego wezwaniem. Innymi słowy, w odniesieniu do doświadczeń i przeżyć, sposobów działania oraz naszego charakteru, musimy konsekwentnie dążyć do osiągnięcia celu Bożego powołania. Celem tym jest pełna społeczność z Jego Synem Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Społeczność z Nim w Jego odrzuceniu na tej ziemi i w Jego przyjęciu w niebie. Tak jak w przypadku Abrahama, śmierć zerwała naturalne więzy, które zatrzymywały go w Haranie, tak i u nas śmierć zrywa pęta, które przykuwają nas do teraźniejszego, złego świata. Musimy w praktyce urzeczywistniać tę prawdę, że umarliśmy z Chrystusem, naszą głową i naszym zastępcą w sądzie, że nasze miejsce w tym świecie należy do przeszłości, że krzyż Chrystusa oznacza dla nas dokładnie to samo, co niegdyś Morze Czarne dla Izraela, a mianowicie wieczną barierę pomiędzy nami a krainą śmierci i sądu. Tylko w ten sposób będziemy zdolni postępować, jak przystoi na powołanie nasze, którym zostaliśmy powołani. Godnie wzniosłego i niebiańskiego powołania Bożego w Chrystusie Jezusie. List do Filipian, 3 rozdział, 14 werset. Krzyż Chrystusa oddziela nas od świata. I to jest bardzo cenne, aby postrzegać krzyż jako fundament pokoju dla grzesznika. Podstawę wypływającego z jego serca uwielbienia i wiecznej społeczności z Bogiem, który objawił się na Golgocie w tak cudowny, błogosławiony sposób. Jakże cenny jest ten krzyż dla samego Boga, ponieważ stał się pewnym fundamentem, na którym może on obejść się z grzesznikiem według bezmiaru swej łaski, nie umniejszając nic, a nic ze swojej świętości. Krzyż ma dla Boga wielką wartość. Badając uważnie jego wypowiedzi, zauważysz, że wszystko, co mówił i czynił już od samego początku, składało niezbity dowód, że krzyż zajmuje w jego sercu i myślach najwyższe miejsce.
to właśnie tam, pomiędzy niebem a ziemią, miał zawisnąć jego drogi umiłowany syn, stając się przedmiotem zniewagi, obelg i cierpień, które znosił od ludzi i diabła za to, że jego radością i życzeniem było pełnienie woli Ojca i obdarzenie go dziećmi łaski. Wieczności to właśnie na krzyż, będący wyrazem miłości Bożej, będą skierowane wszystkie oczy. Krzyż zasługuje na najwyższą uwagę, również jako podstawa naszego uczniostwa, służby i świadectwa. Ten sam krzyż, który stawia wierzącego w najściślejszej relacji z Bogiem, dzieli go od świata. Człowiek umarły nie ma już najmniejszego związku ze światem. Również wierzący, który umarł z Chrystusem, zerwał na zawsze wszystkie więzy dotychczas łączące go ze światem. Jest ukrzyżowany dla świata, a świat dla niego, jak mówi list do Galacjan 6:14. Ponieważ zmartwychwstał z Chrystusem, jest złączony z Bogiem w mocy nowego życia i nowej natury, którą otrzymał. Wierzący, który jest w ten sposób związany nierozerwalnymi więzami z Chrystusem, dzieli zarówno jego przyjęcie przez Boga, jak i odrzucenie ze strony świata. Te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. Pierwsza z nich nadaje mu charakter chwalcy oraz niebiańskie obywatelstwo, podczas gdy druga czyni go na ziemi przychodniem. Pierwsza wprowadza go poza zasłonę, druga wyprowadza poza obóz. A możesz o tym przeczytać w liście do Hebrajczyków 10:19 do 22. A także 13 rozdział, 13 werset listu do Hebrajczyków. Skoro krzyż stanął pomiędzy mną a moimi grzechami, dając mi pokój z Bogiem, to stanął również pomiędzy mną a światem, zapewniając mi odrzucenie i wrogość ze strony świata, u boku niechcianego Chrystusa jednocześnie uczynił ze mnie pokornego, wytrwałego świadka drogi niepojętej i wiecznej łaski, którą da się zobaczyć i którą oglądamy w krzyżu. Także kluczowa jest tutaj do rozpoznania sprawa łaski, a zakonności. Wierzący powinien rozpoznać te obie strony krzyża i jasno je zdefiniować i jasno je rozróżniać. Nie powinien nigdy dążyć do zażywania wypływających z krzyża błogosławieństw, zaniedbując swoją odpowiedzialność. Jeżeli Bóg otworzył jego uszy tak, że był w stanie usłyszeć głos dochodzący zza zasłony, zapraszający do Bożej obecności, to nie powinien ich zatykać na inny głos dochodzący spoza obozu, gdzie przebywa odrzucony Chrystus. Kto przyjął we wierze dokonane na krzyżu dzieło pojednania, nie powinien wzbraniać się przed odrzuceniem, które ze sobą przynosi. Powinniśmy raczej chlubić się, że mogliśmy zerwać nie tylko z grzechem, ale i ze światem. Nauka o krzyżu zawiera w sobie te bezkompromisowe prawdy i dlatego apostoł mógł powiedzieć: co do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego kolwiek innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Paweł postrzegał świat jako coś, co zasługiwało jedynie na to, by zostać przybite do krzyża. Sam świat, mówiąc obrazowo, w akcie ukrzyżowania Chrystusa ukrzyżował z nim wszystkich, którzy są jego własnością. Jeśli rozważysz tę prawdę z całą powagą w modlitwie, to uczynisz dobrze. Oby Duch Święty wyposażył cię w moc do urzeczywistniania w praktyce tych dwóch stron krzyża. Chciałbym teraz wrócić do
tego głównego tematu, jaki jest w 12 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, a więc sprawa Abrahama. Nie czytam, jak długo Abraham pozostał w Haranie. Nie możesz tego znaleźć. Bóg łaskawie czekał na swojego sługę, aż uwolniony od wszelkich spowalniających jego działanie więzów, bez reszty poszedł za jego rozkazem. Dopasowanie Bożego nakazu do naturalnych okoliczności, w których znajdował się Abraham, było wykluczone. Bóg nie dopuści, aby jego sług ominęło błogosławieństwo płynące z bezwarunkowego posłuszeństwa. Podczas pobytu w Haranie Abram nie otrzymał żadnego innego objawienia. Musimy postępować zgodnie z udzielonym nam światłem, a wtedy Bóg doda nam go jeszcze więcej. Temu, który ma, będzie dodane. Ewangelia według Marka, 4 rozdział, 25 werset. Taka jest Boża zasada. Niemniej jednak Bóg nie będzie zmuszał nas do niczego i ciągnął za sobą jak jakiś martwy, bezwładny przedmiot. Sami musimy zrozumieć, że pokonanie wszelkich przeszkód w celu bezwarunkowego podążenia za Bożym wezwaniem jest pożytkiem dla nas. W przeciwnym razie zaniedbujemy podarowaną nam łaskę. Nasze serca często niewiele z tego rozumieją. Zaczynamy odważać ofiary, trudności i przeszkody, zamiast biec w szczerości i z gorliwością po ścieżce posłuszeństwa, dlatego że znamy i miłujemy tego, którego wezwanie zdobyło nasze serca. Każdy krok na ścieżce posłuszeństwa przynosi prawdziwe błogosławieństwo, ponieważ posłuszeństwo jest owocem wiary, która wprowadza nas w żywą relację i społeczność z Bogiem. Jeżeli postrzegamy posłuszeństwo z tego punktu widzenia, z łatwością rozpoznamy, jak bardzo różni się ono od zakonności, która wzbudza w obciążonym winą człowieku życzenie, by służyć Bogu przez przestrzeganie zewnętrznych przepisów zakonu. Skutkiem tego jest opanowanie duszy nieustanną obawą, lękiem, tak że nękana strachem nie jest w stanie postawić nawet jednego kroku na drodze posłuszeństwa. Prawdziwe posłuszeństwo jest natomiast manifestacją nowej natury od Boga. Bóg w swojej dobroci daje nowej naturze pewne wytyczne i ta Boża natura nigdy nie ulegnie zakonności. O zakonności możemy mówić wtedy, gdy zepsuta natura człowieka, czy to u nieodrodzonego, czy też u zrodzonego na nowo, usiłuje dotrzymać przepisów Bożych. Tak, próba, by przez czysty i święty zakon Boży nadać ogłady upadłemu człowiekowi, jest daremna i niedorzeczna. Jakże upadła natura człowieka miałaby oddychać w tak czystym powietrzu? Bóg daje wierzącemu nie tylko nową Bożą naturę, którą kieruje przez swoje przykazania, On przedstawia mu również pewne słuszne nadzieje i perspektywy. Tak też było w przypadku Abrama. Bóg chwały ukazał się mu, a w jakim celu? Aby przedstawić mu przedmiot o wielkiej mocy przyciągania, ziemię, którą ci wskażę. Według oceny nowej natury i wiary, ziemia Boża była daleko lepsza niż Ur czy Haran. I choć Abram nie widział na własne oczy obiecanej ziemi, to jednak czynna w nim wiara uznała za warte zachodu, aby ją posiąść i dla niej utracić tą, z którą związany był dotychczas. Dlatego też czytamy, przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. List do Hebrajczyków 11:8. On szedł swą drogą w wierze, nie w oglądaniu. Pomimo, że nie widział jej swymi oczyma, uwierzył sercem. Wiara ta stała się w jego duszy siłą napędową o niesamowitej mocy. Wiara jest mocniejsza niż przekonanie zmysłu, gdyż jest gruntem na Słowo Boże, gdyż jej gruntem jest Słowo Boże.
nasze zmysły i nasz rozum mogą nas omylić. Natomiast Słowo Boże nigdy nas nie zawiedzie. Nie respektując tej Bożej prawdy, religijność oparta na zakonności lekceważy całkowicie naukę o zrodzonej z Boga nowej naturze wraz z kierującymi nią zasadami i ożywiającymi nadziejami. Czy raczej nie musimy wyrzec się ziemi, aby zdobyć niebo? Niestety upadła natura nie jest w stanie wyrzec się i uwolnić od czegoś, z czym jest całkowicie związana. Jakże mogłaby zostać pozyskana przez coś, co nie ma dla niej żadnego uroku? Niebo nie ma w sobie nic pociągającego dla upadłej natury człowieka. Jest to ostatnie miejsce, w jakim chciałaby się znaleźć. Nie ma ona żadnego upodobania w niebie i jego mieszkańcach. Gdyby było rzeczą możliwą, aby znalazła się w niebie, to czułaby się tam dogłębnie nieszczęśliwa. Nie ma ona ani takiej zdolności, aby zrzec się ziemi, ani też pragnienia, by posiąść niebo. Nie kłóci się to w żaden sposób z faktem, że nieodrodzony człowiek chciałby za wszelką cenę ujść przed piekłem i jego mękami, ale te dwa życzenia, aby ujść piekłu i znaleźć się w niebie, a tym samym być nieustannie w obecności Boga, pochodzą z dwóch zupełnie różnych źródeł. Pierwsze z nich nie jest obce starej naturze, podczas gdy drugie należy wyłącznie do nowej, która miłuje Boga, zna Go i pragnie znajdować się jak najbliżej Niego i przebywać w Jego bezpośredniej obecności. Gdyby nie było jeziora ognistego, ani płaczu i zgrzytania zębów w piekle, to nie wydawałoby się ono nieodrodzonemu człowiekowi wcale takim odstraszającym miejscem, aby przed nim uciekać. Ta zasada jest nadrzędna we wszystkich usiłowaniach i życzeniach upadłej natury człowieka. Religijność oparta na zakonności głosi, że musimy porzucić grzech, aby zdobyć sprawiedliwość. Przeocza przy tym, że grzeszna i dogłębnie zepsuta natura człowieka nie potrafi wcale wyrzec się grzechu i całym sercem nienawidzi prawdziwej sprawiedliwości i prawości. Posiada przy tym pewne naturalne zamiłowanie do religii, ale wynika ono jedynie z nadziei, że jej religijne uczynki uchronią ją przed palącymi płomieniami piekła. Prawdziwa wiara wcale jej nie obchodzi, gdyż ta wprowadza duszę teraźniejszą radość z Boga, w teraźniejszą radość z Boga i wszystkich Jego świętych dróg. Jak diametralnie Ewangelia chwały Bożej różni się od zakonności. Jak diametralnie Ewangelia chwały Bożej różni się od zakonności. Ewangelia objawia samego Boga, który zniża się w swej doskonałej łasce i przez złożoną na krzyżu ofiarę usuwa grzech. I to w sposób absolutny, na podstawie wiecznej sprawiedliwości, ponieważ Chrystus cierpiał, gdy został za nas uczyniony grzechem. Bóg daje ponadto nowe życie, zmartwychwstałe życie swego uwielbionego Syna, życie, które ma każdy prawdziwy wierzący, ponieważ przez odwieczny zamysł Boga został na zawsze zjednoczony z tym, który został przybity do krzyża, ale teraz siedzi na tronie majestatu w niebiosach. Tą nową naturą Bóg kieruje w swojej dobroci przez wypowiedzi swego świętego słowa, zastosowanego z mocą przez Ducha Świętego w konkretnych sytuacjach i okolicznościach. Co więcej, On ożywia ją, stawiając przed oczy wiary niezniszczalną nadzieję i cel, nadzieję chwały, miasto, które ma mocne fundamenty. Wiele mieszkań ojcowskiego domu i królestwo niewzruszone. Tak możemy przeczytać przecież w liście do Rzymian, 5 rozdział, 2 werset, w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 10 werset i w Ewangelii według Jana, 14 rozdział, 2 werset oraz liście do Hebrajczyków, 12:28. Jednym słowem, wieczną więź z Nim samym jest to miejsce błogosławieństwa i światła, gdzie smutek i ciemność nie mają już dostępu,
Jakże pokrzepiająca jest świadomość posiadania tego wzniosłego przywileju, jakim jest przebywanie w wieczności u wód spokojnych, na zielonych niwach Jego odkupieńczej miłości. Ten wspaniały nasz dział jest przeciwieństwem zakonności. Nie obliguje nas do kształtowania starej, zepsutej i niepoprawialnej natury przez przepisy zewnętrznej religii, każąc jej porzucić ziemię, którą miłuje, i dążyć do nieba, którego w rzeczywistości, w jego prawdziwym charakterze nienawidzi. Bóg daje nam w swej bezkresnej łasce na podstawie ofiary Chrystusa nową naturę, która raduje się na myśl o niebie, a przede wszystkim daje nam siebie samego, niewyczerpalne źródło wszelkiej radości niebios. Taka jest Boża droga. W taki sposób Bóg postąpił z Abrahamem i Saulem z Tarsu. I tak postępuje też z nami. Bóg chwały pokazał Abrahamowi lepszą ojczyznę niż Haran. Apostołowi ukazał tak pełną przepychu chwałę, że nie zwracał już uwagi na urok ziemi i od tej pory uważał wszystko za śmiecie, aby pozyskać Chrystusa, który mu się objawił i którego głos przeszył go do głębi. Echo tego głosu rozbrzmiewało nieustannie z niesłabnącą siłą w najskrytszych zakamarkach jego serca. Paweł zobaczył niebiańskiego Chrystusa w chwale i od tego momentu, pomimo zauważalnej słabości glinianego naczynia, jak możesz o tym przeczytać w drugim liście do Koryntian 4, 7 i 16 do 18. Ten niebiański Chrystus i chwała niebios wypełniały po brzegi jego serce i duszę. Także kluczowymi artefaktami w przypadku życia Abrahama jest namiot i ołtarz. Możemy to zauważyć w pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 12, wersecie 6. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. Obecność Kananejczyków musiała okazać się próbą dla Abrama, jako wyzwanie dla jego wiary i nadziei, jako próba serca i cierpliwości. Opuścił Haran i gdy tylko przyszedł do kraju, o którym mówił mu Bóg chwały, natknął się na Kananejczyków. Abram znalazł tam również Pana. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł: ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Związek między tymi dwiema relacjami jest naprawdę poruszający. Kananejczycy byli w kraju, aby Abram nie patrzył na obecnych właścicieli. Pan objawił mu się jako ten, który chciał podarować mu oraz jego potomstwu tę ziemię na wieczne posiadanie. W ten sposób myśli Abrama zostały skierowane na Pana, a nie na bezbożnych Kananejczyków. W tym tkwi ważne dla nas pouczenie. Kananejczycy w kraju są wyrazem mocy szatana. By nie zajmować się tą mocą, która chce utrzymać nas z dala od przypisanego nam dziedzictwa, musimy uchwycić się mocy Chrystusa, która nas w nie wprowadza. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich, jak mówi nam list do Efezjan 6, rozdział 12, werset. Właśnie ten obszar, do którego zostaliśmy powołani, jest miejscem naszej walki. Czy mamy się tego obawiać? Skądże? Przecież tam przebywa zwycięski Chrystus, w
którym jesteśmy więcej niż zwycięzcami, jak mówi nam list do Rzymian, 8 rozdział, 37 werset. Dlatego zamiast dać się owładnąć przez ducha bojaźni, zachowujemy raczej ducha uwielbienia. Abram zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i rozbił swój namiot. Tak mówi Słowo Boże z pierwszej księgi Mojżeszowej, 12 rozdziału, wersety 7-8. Ołtarz i namiot odsłaniają nam dwa szczególne przedmioty charakteryzujące tego męża. Był czcicielem Pana i obcym przybyszem w tym mieście. Jakiż miły obraz, nie mieć nic i mieć wszystko w Bogu. Na tej ziemi Abram nie miał nawet piędzi. Miał jednak Boga i to mu wystarczało. Kolejną kwestią, którą musimy zauważyć w tym życiorysie Abrama, jest Abram w Egipcie w wyniku głodu w Kananie. Niemniej Bóg nie tylko odpowiada na wiarę, on również ją doświadcza. Nie myślmy, że statek męża wiary poruszać się będzie zawsze po spokojnej wodzie. Wręcz przeciwnie, raczej raz po raz napotykać będzie wzburzone morze i zapowiadając burzę i zapowiadające burzę chmury. Nad tym wszystkim czuwa łaskawy Bóg, który ma swój cel. Pragnie, aby wierzącym dojrzało przekonanie o przewyższającej wszystko wartości obecności Boga dla ufającego mu serca. Gdyby niebo było ustawicznie bezchmurne, wierzący z pewnością nie poznałby dogłębnie swego Boga. Sami wiemy, jak szybko nasze serce myli zewnętrzny pokój z pokojem Bożym, który jest niezależny od okoliczności. Jakże szybko, gdy wszystko toczy się po naszej myśli, gdy interes kwitnie, dzieci zdrowo rosną, a zdrowie nie pozostawia nic do życzenia, skłonni jesteśmy pomylić pokój opierający się na tych pomyślnych okolicznościach z tym, który można znaleźć zawsze jedynie w obecności Chrystusa. Pan wie o tym i gdy widzi u nas taki stan, możemy być pewni, że w taki czy inny sposób zachwieje naszym fałszywym oparciem. Równie często oceniamy słuszność jakiejś drogi w zależności od pojawiających się na niej trudności lub ich braku. To też jest poważnym błędem. Ścieżka posłuszeństwa przeważnie pociąga za sobą doświadczenia. W kraju, do którego Bóg zaprowadził Abrama, musiał zetknąć się on z bezbożnymi Kananejczykami, a wkrótce potem przeżył głód. Czy powinien był z tego wnioskować, że nie był na właściwym miejscu? Z pewnością nie, bo czyniąc tak, jego ocena bazowała jedynie na tym, co widziały jego oczy, a tak nie ocenia nigdy wiara. W kraju, do którego Bóg zaprowadził Abrama, musiał Abram zetknąć się z bezbożnymi Kananejczykami, a wkrótce potem przeżył głód. Czy powinien był z tego wnioskować, że nie był na właściwym miejscu? Z pewnością nie. Bo czyniąc tak, jego ocena bazowała jedynie na tym, co widziały jego oczy. A tak nie ocenia nigdy wiara. Zapewne była to ciężka próba dla jego serca. Niepojęta sprawa dla dawnego Abrama, ale dla wiary wszystko powinno być jasne. Niemal na samym początku podróży do Macedonii apostoł Paweł znalazł się w więzieniu. Nietrwające w społeczności z Bogiem serce zinterpretowałoby tę przeszkodę jako cios śmiertelny dla całej wyprawy.
Paweł jednak nie wątpił ani przez chwilę, że jego droga jest słuszna. Pozwoliło mu to nawet śpiewać pieśni pochwalne w więzieniu, w przekonaniu, że wszystko działo się zgodnie z doskonałym planem Boga. Co więcej, Paweł miał rację, gdyż w więzieniu w Filipii przebywał człowiek, któremu Bóg gorąco pragnął okazać miłosierdzia, który, mówiąc po ludzku, nie miałby nigdy możliwości usłyszenia Ewangelii, gdyby kaznodzieja nie został zamknięty właśnie tam, gdzie on sam był stróżem. Wbrew swojej woli, rozsiewający przeszkody diabeł posłużył za narzędzie przynoszące Ewangelię biednemu poganinowi. Dotknięty głodem, Abram mógłby myśleć podobnie jak Paweł w więzieniu. Znajdował się na miejscu, na którym postawił go Bóg i nie otrzymał nakazu, by je opuścić. To prawda, że klęska głodu była faktem oczywistym. Poza tym w pobliżu znajdował się Egipt. Świetna okazja do wyzwolenia się spod balastu nieznośnych okoliczności. Niemniej jednak droga sługi Bożego była prosta. Lepiej głodować w Kanaanie niż żyć w dostatku w Egipcie. Lepiej cierpieć dla wytyczonej przez Boga ścieżce, niż żyć w obfitości na drodze szatana. Lepiej być biednym z Chrystusem, niż bogatym bez Niego. Podczas pobytu w Egipcie Abram dorobił się owiec, bydła, osłów, niewolników i wielbłądów. Niezbity dowód na to, że postąpił słusznie, nieprawdaż? Niestety nie. W Egipcie nie było ołtarza, nie było społeczności z Bogiem. Kraj Faraona nie był krajem obecności Pana i udając się do Egiptu, Abram stracił więcej niż zyskał. Nic nie jest w stanie zastąpić utraty społeczności z Bogiem. Uwolnienie od chwilowego ucisku i zdobycie bogactwa są doprawdy nędzną rekompensatą za to, co tracimy, gdy choćby o milimetr oddalimy się od prostej ścieżki posłuszeństwa. Ilu z nas mogłoby to potwierdzić? Iluż wierzących, chcąc zejść z drogi doświadczeniom, kłopotom i trudowi, które powiązane są z drogą Bożą, popadło w wartki rwący nurt teraźniejszego złego świata. Ściągając na siebie poczucie wewnętrznej pustki, biedę, ucisk i ciemność. Być może znaleźli swe, w cudzysłowiu, szczęście, nazbierali, w cudzysłowiu, bogactw, zdobyli uznanie i poklask, wysokie stanowisko, może nawet przychylność ze strony swojego, w cudzysłowiu, faraona. Czy wszystkie te kuszące atrakcje są rzeczywiście w stanie zastąpić radość w Panu, społeczność z Bogiem, czyste sumienie, szczęśliwe serce, ducha dziękczynienia i uwielbienia, żywe świadectwo i skuteczną służbę dla Pana? Któż z nas ośmieliłby się stwierdzić coś podobnego? A mimo to, jakże często te niezrównane błogosławieństwa zostają sprzedawane za odrobinę wpływu, odrobinę pieniędzy, odrobinę uznania. Miejmy się na baczności wobec tej niepohamowanej skłonności naszych zwodniczych serc, które raz po raz starają się uciec od wyboistej, ale mimo to błogosławionej drogi szczerego posłuszeństwa. Starajmy się usilnie zachować wiarę i dobre sumienie. Przecież do tego nawołuje nas Słowo Boże w pierwszym liście do Tymoteusza, 1 rozdział, 19 werset, których nic nie jest w stanie zastąpić. Gdy zbliża się jakieś doświadczenie, chciejmy polegać na Panu, zamiast śpieszyć do Egiptu. Wtedy spotkane, napotkane trudności nie staną się dla nas okazją do upadku, lecz do okazania posłuszeństwa. A gdy odczuwamy pokusę, by ulec pod napierającym nurtem świata, chciejmy skierować nasz wzrok na tego Boga, który swojego Syna wydał, a więc skierować swoje oczy, swój wzrok na Pana Jezusa, na tego, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. To jest świata właśnie, według woli Boga i Ojca naszego. Tak poucza nas Słowo Boże w liście do Galacjan, 1 rozdział, 4 werset.
skoro tak wielka była Jego miłość do nas i takie Jego myślenie na temat prawdziwego charakteru otaczającego nas świata, że oddał samego siebie, aby nas wyrwać z Jego mocy, to mielibyśmy jeszcze się Go zaprzeć, zawracając do tego, od czego na wieki uwolnił nas Jego krzyż? Oby Bóg nas od tego ustrzegł. Oby Boża silna, mocna dłoń, oby Jego mocna dłoń zachowała nas na prostej drodze, na której w końcu zobaczymy Jezusa. Na której końcu zobaczymy Jezusa takim, jakim jest. Wtedy staniemy się jak On i tak zawsze będziemy z Panem. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 2 werset i pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 17 werset warto w tym kontekście przeczytać, bo zawierają tutaj ważne, nawiązujące pouczenia.